6 maja na blogu SCS-ów, które pojawiło się podsumowanie zakończonego już eventu One Track Family. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami do SC Software i jeśli chodzi o skrót informacji, cóż, ten odcinek będzie krótki, więc bez sensu go streszczać, natomiast przechodząc do właściwej części filmu, dzisiaj mamy takie podsumowanie już zakończonego eventu One Track Family, podsumowanie, podziękowania od SCS-u i od kierowców, którzy występują w serii ETRC. Natomiast do tego dojdziemy i tak, jak widzicie tego podsumowania, tutaj nie ma na blogu, tutaj akurat są pewne informacje, podziękowania, mówienie o tym, że oczywiście to nie koniec, wspaniałe community i tak dalej, natomiast gdzie to podsumowanie można znaleźć? Można znaleźć je oczywiście w tym filmie od SCS-u, który możecie znaleźć oczywiście na kanale YouTube SCS Software. Oprócz tego podsumowania tam pojawili się też kierowcy właśnie, którzy występują właśnie w serii ETRC, którzy dziękowali też graczom za udział w tym. No cóż, polecam każdemu sobie zobaczyć ten film, ja go tu pokazywać nie będę. Natomiast tutaj przygotowałem sobie notatkę z tym samym podsumowaniem od SCS-u, jakie pojawiło się w tym filmie. I wam tutaj przytoczę, czym się akurat podzielili z nami. I tak, event trwał 45 dni. W tym evencie było 15 miejsc docelowych, do którego musieliśmy dowozić te ładunki. Oczywiście każde miejsce zmieniało się tam co 3 dni. Gracze wykonali ponad 800 tysięcy dostaw, to jest naprawdę dużo. A jeśli chodzi o samych graczy, no w tym evencie wzięło udział ponad 100 tysięcy uczestników, więc bardzo dużo. Więc to oznacza, że jest to jeden z najlepszych eventów, jaki do tej pory był. A łącznie spędzono ponad 900 tysięcy godzin przy tym evencie. I to są takie statystyki z gry, ale też są statystyki dotyczące social mediów. I tutaj jest coś takiego. Było ponad więcej niż 3,5 tysiąca udostępnień jakichś tam tweetów czy postów z hashtagiem OneTrackFamily. Łącznie ten hashtag miał ponad 20 milionów wyświetleń. No i ten hashtag, te posty z tym hashtagiem dotarło do blisko 2 milionów użytkowników na Facebooku i Instagramie. Więc takie statystyki, one też padły w tamtym filmie, więc można zobaczyć. I cóż, jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.